Cześć! Z tej strony Monika Osińska Żabka i dzisiaj znowu obalimy jakiś mit chustowy. Zaproponuję Wam dzisiaj taki mit, który uwielbiacie, zwłaszcza jeśli rozpoczynacie swoją chustową przygodę. Bardzo często kiedy pytam albo pytacie mnie o to, jaką chustę dla siebie wybrać, piszecie takie zdanie. Chciałabym nosić, kupić coś, co starczy nam na długo albo starczy nam na całe noszenie. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że jedna chusta na całe noszenie to jest mit. I jeśli ktoś Wam powie, że zdecydowanie jedna chusta Wam starczy na całe noszenie, to albo. Na, na pewno, na pewno. Nie powiedziałam tego, żadna świrka e, bo każda świrka powiem Wam, że to jest mit. E, na pewno powiedzieli Wam to rodzice, którzy gdzieś wyknęli chustonoszenia, nosili swoje maluchy, nosili je chwilę, ale tak naprawdę nie weszli w to noszenie dzieci z taką pasją i z takim entuzjazmem. E, Jaki ja wam polecam, jaki ja wam proponuję. Także dzisiaj o tym, dlaczego nie warto kupować jednej chusty z myślą o noszeniu przez cały okres noszenia waszego malucha. Po pierwsze, pierwsza najważniejsza rzecz. Zakładam, co nie jest regułą, ale zakładam, że nosicie dziecko od noworodka, czyli zaczynacie chwilę po tym, jak maluch przyjdzie na świat. Uczycie się razem z tym dzieckiem, jak je wiązać, jak te wiązania, jak ułożyć dziecko, jak to wiązania będą modyfikowane, jak to będzie wyglądało. I do nauki noszenia, ja zdecydowanie polecam Wam rozwiązania najprostsze. Chusty cienkie, chusty bawełniane, chusty bardzo ważne z gradacją kolorów, które będą pozwalały Wam na to, żeby. Naprawdę porządnie nauczyć się wiązania. I dopiero jak już to wiązanie opanujecie, jak już będziecie się czuć pewniej, i też kiedy wasz maluch już będzie troszeczkę większy, wtedy szukacie chust trochę grubszych, może już niekoniecznie z gradacją kolorów, może niekoniecznie w paski, bo one też pomagają. E, właśnie przy nauce, kiedy już opanujecie wiązanie, nie jest Wam to tak niezbędnie potrzebne, wtedy możecie po prostu motać się w zupełnie inny rodzaj chust. Możecie sięgnąć po ciut wyższe gramatury, możecie sięgnąć po zabawę składem chusty, możecie sięgnąć po zabawę z plotami, możecie popróbować jakie rozwiązania, jakie połączenia z plotów, gramatur e, czy składów będą dla Was lepsze. Możecie znaleźć rozwiązanie. Po prostu idealne pod siebie wtedy, kiedy już poznacie te podstawowe zasady funkcjonowania z chustą. Dużo łatwiej jest uczyć się nawet kolejnych wiązań czy na plecach, w momencie, kiedy będziecie do tego celu używali chust dedykowanych do nauki, a nie chust, które no nie są delikatnie mówiąc najłatwiejsze. Dlatego ja proponuję Wam żebyście do nauki brali inne chusty, ale później, w miarę kiedy dziecko będzie Wam rosło, kiedy Wasze umiejętności będą wzrastały, kiedy będziecie zmieniać wiązanie, żebyście wtedy używali po prostu innych chust, żebyście wtedy sięgnęli po inne rozwiązania, żebyście szaleli z wzorami i kolorami. Po to to jest, po to ten świat jest tak piękny i tak obfity w możliwości, żeby z niego skorzystać. Ale kiedy założycie, że chcecie taką chustę kupić na etapie nauki, to bardzo często ta chusta przerośnie wasze umiejętności i nie do końca sprawdzi się i nie do końca pozwoli wam w Was zaszczepić ten power, ten fan noszenia, bo po prostu nie będzie dostosowana w danym momencie do waszych umiejętności. Nie będzie dostosowana w danym momencie do tego jak duże jest wasze dziecko, bo kiedy zaczynacie z noworodkiem, potrzebujecie chusty cieniutkiej, żeby mieć gdzie ją upchnąć pod tym dzieckiem. A kiedy będziecie motać już starszaka, kiedy będziecie motać większe dziecko, możecie się bawić w chusty o znacznie wyższej gramaturze, jeśli będziecie potrafili z taką chustą sobie radzić. Tylko dlatego, żeby po prostu potestować inne rozwiązania, bo zupełnie inne będą dla starszych dzieci, a zupełnie inne będą dla takich noworodków, maleństw, maleństw, z którymi rozpoczynamy chustową przygodę. Dlatego nie upierajcie się, że kupujecie jedną chustę na całe noszenie. Oczywiście są rozwiązania w miarę uniwersalne. Są rozwiązania, które sprawdzą się zarówno dla małych dzieci, jak i znacznie dłużej, rok, półtora nawet. Są takie rozwiązania, ale to są chusty, które no albo ba bardzo, znaczy będą Wam pasowały, albo gdzieś nie do końca zatrybi z Waszymi e, z Waszym umiejętnością, z Waszymi możliwościami, a czasami też nie ukrywajmy możliwościami finansowymi. Ponieważ e, no Często pytacie mnie, jak, ile kosztują chusty. I moja odpowiedź jest wtedy z racji tej, że jestem zamiłowania ścisłowcem i, i mam takie gdzieś podteksty matematyczne. To zawsze mówię, że chusty kosztują od 100- kilkudziesięciu złotych do N, gdzie N dąży do nieskończoności. E, dlatego po prostu mierzmy siłę na zamiary, ale nie zakładajmy odgórnie, że będziemy używali tylko jednej chusty. Lepiej załóżmy, że uczymy się na chustach dedykowanych do nauki, a później zaczynamy zabawę. I tej zabawy Wam życzę. I życzę Wam tego, żeby te chusty, na których się będziecie uczyć, były takim trochę niedosytem dla Was, dla takiej trochę kobiecej próżności, i żeby. Pociągnęły Was dalej, żebyście odkrywali później ten fan, tą zabawę tymi chustami i żebyście naprawdę stały się, stali się pełnowymiarnymi chustoświrami. Tego Wam życzę i zapraszam, zasubskrybujcie mój kanał, bo o tych chustoświrczych rzeczach jeszcze trochę będę Wam opowiadać. To na razie.